Dzień 16 listopada 2018 roku zapisze się w historii naszej szkoły jako jeden z tych najważniejszych dni. Właśnie dzisiaj nastąpi oficjalne nadanie szkole imienia Władysława Beliny Prażmowskiego. Dzisiaj również w uroczysty sposób obchodzimy jubileusz jej 80-lecia. Jest nam niezmiernie miło, że tak licznie przybyliście, aby wziąć udział w tej uroczystości. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zanim udamy się do szkoły, będziemy uczestnikami i świadkami posadzenia dębu pamięci. Niech ten młody dom, który za chwilę w uroczysty sposób zasadzimy, będzie pamiątką wspaniałej uroczystości, hołdem złożonym budowniczym szkoły oraz znakiem pamięci o naszym patronie. Bardzo proszę ojca proboszcza o modlitwę w intencji wszystkich walczących o niepodległą Polskę, a także tych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do powstania i rozwoju placówki. Módlmy się za wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny, jej suwerenności i niepodległości, aby Bóg miłosierny przyjął ich do nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, którzy spoczywają na naszych cmentarzach. Módlmy się szczególnie za rodziców, za naszych wychowawców i nauczycieli, za wszystkich głosicieli prawdy, aby oglądali Boga w wiecznej szczęśliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich ludzi na całym świecie, których Pan Bóg powołał już do siebie, aby mogli dzięki Jego miłosierdziu oglądać Go w wiecznej szczęśliwości. Ciebie prosimy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech oglądają Boga wiecznej szczęśliwości. Do symbolicznego zasadzenia dębu zapraszam następujące osoby. Pana Stanisława Chęć, wiceburmistrza Sanoka, który reprezentuje Pana Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, pana Marka Rząsę, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Stanisława Fundakowskiego, podkarpackiego wicekuratora oświaty, pana Ernesta Nowaka, burmistrza miasta i gminy Zagórz, pana Andrzeja Chrobaka, reprezentanta władz powiatu, ojca Tomasza Woźnego, proboszcza naszej parafii, pana Kamila Batrucha, sołtysa sołectwa Zakutyń, panią Anetę Szczepek, przedstawiciela rodziców, druha Edwarda Fal, przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakutyniu, panią Wandę Izdebską, dyrektora Szkoły Podstawowej oraz Julię Szczupaczyńską, przedstawiciela uczniów. Thank you.
naszej szkoły. Mam nadzieję, że tak jak ten dom, rozwijać się będzie pamięć o naszym polskim bohaterze, a drzewo to przez kolejne lata będzie wyrazem hołdu wszystkim walczącym o niepodległą Polskę. Niech przyszłym pokoleniom daje świadectwo naszego dzisiejszego święta, naszego szacunku dla budowniczych szkoły oraz tych, którzy przyczynili się do jej rozwoju. Za chwilę udamy się do szkoły, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości. Zatrzymamy się tam przy obelisku z tablicą pamiątkową, gdzie dokonamy odsłonięcia tablicy z okazji jubileuszu szkoły, a następnie w budynku zostanie odsłonięta tablica patrona Władysława Weliczka-Żmowskiego. Proszę o formowanie kolumny podanej wcześniej przez ojca proboszcza kolejności.
Dzięki wieloletnim staraniom mieszkańców Zachutynia 1 września 1938 roku oddano do użytku budynek szkoły podstawowej w Zachutyniu. Minęło 80 lat. Zmieniła się rzeczywistość, warunki i wymagania stawiane uczniom i nauczycielom. Pomimo wielu zawirowań historycznych, reform oświatowych, nasza szkoła nadal trwa i kwitnie. Tablica odsłonięta w roku jubileuszu odzyskania niepodległości pozostanie na zawsze wyrazem szacunku i uznania dla budowniczych szkoły, dla pokoleń, pracowników i uczniów, którzy poprzez swoją pracę i naukę stali się znaczną częścią tego, co nazywamy małą ojczyzną. Bardzo proszę ojca proboszcza o poświęcenie tablicy. Módlmy się. Boże, mieszkający w niedostępnej światłości, niebiosa najwyższe, ani ta szkoła, zbudowana rękoma ludzkimi, nie mogą Cię objąć, a jednak pozwoliłeś nam tę budowlę wznieść i zapaliłeś nasze serca i dłonie wielu ludzi, aby ona mogła powstać. Bądź uwielbiony za to dzieło rąk ludzkich. Obdarz wieczną nagrodą zmarłych fundatorów, budowniczych, darczyńców tej szkoły i wprowadź ich do swojej wiekuistej światłości. Błogosław także nam, którzy z wdzięcznością wspominamy ich czyny i ofiary, abyśmy sami byli kamieniami tej budowli, którą sam wznosisz mocą Ducha Świętego. Pobłogosław tę tablicę, niech przypomina wszystkim, którzy będą do tej szkoły przebywać, że jest ona dziełem Twojej i ludzkiej opatrzności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz poproszę następujące osoby o dokonanie aktu odsłonięcia tablicy. Panią Teresę Szot, absolwenta szkoły, twórcę portretu naszego patrona, który będzie można podziwiać podczas uroczystości. Pana Kamila Batrucha, absolwenta szkoły, sołtysa sołectwa Zachutyń. Mateusza Szczepek, przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Zapraszam serdecznie. Nastąpi uroczysty moment nadania imienia szkole. Proszę panią Marię Mielnik, radną Rady Miejskiej w Zagórzu, o odczytanie uchwały Rady Miasta o nadaniu Szkole Podstawowej w Zachutyniu imienia Władysława Beliny Prażmowskiego, a dyrektora szkoły o odebranie aktu nadania imienia. Uchwała numer 25 przez 344 przez 2018 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zachutyniu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 2 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Rada Miejska w Zagórzu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Szkole podstawowej w Zachutyniu nadaje się imię Władysława Beliny Prażmowskiego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Zagórz. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisał przewodniczący Rady Miejskiej Jan Różycki.
odsłonięcia tablicy poświęconej patronowi. O akt odsłonięcia tablicy proszę pana Stanisława Chęć, wiceburmistrza Sanoka, reprezentanta pana Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, pana Marka Rząsę, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Stanisława Fundakowskiego, podkarpackiego wicekuratora oświaty, pana Ernesta Nowaka, burmistrza miasta i gminy Zagórz oraz ojca proboszcza Tomasza Woźnego. Pozostałych gości także zapraszamy do holu szkoły. Ja osobiście z ogromnym sentymentem wspominam kierownika Józefa Bieńka, świętej pamięci, ponieważ wówczas byłam uczennicą tej szkoły. To był wielki miłośnik sportu. On zachęcał młodzież do sportów zimowych. Wielu ówczesnych uczniów tej szkoły opanowało technikę jazdy na łyżwach i wielu z nich brało udział w ogólnopolskich zawodach i nieczęsto zajmowali wysokie lokaty, reprezentowali naszą wówczas szkołę już w całej Polsce. Ale to nie tylko Józef Bieńek, to każda z tych osób wraz z pracownikami, z uczniami, z rodzicami pisała historię tej szkoły. To z każdą z nich łączą się ważne dla szkoły zmiany i wydarzenia. Dzięki pracy wielu pokoleń, pasji i zaangażowania szkoła rozwijała się i rozwija nadal. Jestem dumna z faktu, że to mnie właśnie przypadł zaszczyt wzięcia udziału w tak podniosłej chwili, jaką jest jubileusz 80-lecia naszej szkoły i nadanie jej imienia. Wybór na patrona nie był przypadkowy. Nawiązuje on do tradycji szkoły, bo jak wskazują źródła, już przed II wojną światową nosiła godne imię Władysława Byliny-Przaszmowskiego. Jednym z istotnych źródeł była książka Zagórz nad Osławą, autorstwa Zbigniewa Osendowskiego, który jest wśród nas i którego bardzo serdecznie pozdrawiam. 80-letnia historia i tradycja upoważniły nas do ubiegania się o nadanie jej imienia, które dla społeczności szkolnej będzie symbolem małej ojczyzny, bo nasza szkoła i jej najbliższe środowisko jest symbolem małej ojczyzny. Jestem przekonana, że mając za patrona wielkiego patriotę, placówka nadal będzie się rozwijać i będzie kształcić w duchu patriotycznym kolejne pokolenie. Dziękuję. Dziękujemy pani dyrektor. Postawa Władysława Byliny-Prażmowskiego jest bezsprzecznie wzorem do naśladowania. Życiorys przepełniony heroizmem i miłością do ojczyzny przedstawi nam pani Dorota Filipowicz. Władysław Bylina-Prażmowski urodził się 3 maja 1888 roku we wsi Ruszkowiec koło Opatowa w rodzinie szlacheckiej Herbu Belina, osiadłej od lat na terenie ziemi sandomierskiej województwo świętokrzyskie.
Podczas chrztu otrzymał imiona Władysław Zygmunt, syn Hipolita i Bronisławy z Dudelskich. Ojciec był powstańcem styczniowym w 1863 i służył pod generałem Dionizem Czachowskim. Jego obecnie nieco zapomniana postać w Polsce międzywojennej była ikoną zwycięskich i romantycznych walk o niepodległość i wolność. Popularniejszy od niego był tylko marszałek, jego wódz i przyjaciel Józef Piłsudski. Ten urodzony kawalerzysta stał się legendą już za życia, o czym świadczą liczne relacje historyczne oraz sławiące go piosenki z epoki. Do historii przeszedł w poważnych rolach twórcy legionowej kawalerii, zaufanego oficera Józefa Piłsudskiego, a później prezydenta Krakowa i wojewody lwowskiego. Wychowywany od dzieciństwa w atmosferze walk o niepodległość, za udział w strajku szkolnym został usunięty z gimnazjum w Radomiu, po czym przeniósł się do Polskiego Gimnazjum Filologicznego Mariana Rychłowskiego w Warszawie, gdzie w 1905 roku zdał maturę. Studiował górnictwo na Politechnice Lwowskiej w latach 1909-1912, a od 1913 roku w Akademii Górniczej w Austrii i tam uzyskał absolutorium. Był jednym z pierwszych członków, bo od 1909 roku Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. W latach 1909-1913 słuchaczem kursu średniego i wyższego Szkoły Oficerskiej we Lwowie i Krakowie. W 1911 roku awansował na porucznika. Tworzył oddziały Związku podczas pobytu we Francji, Belgii i Szwajcarii. W 1913 został zastępcą komendanta Okręgu Krakowskiego Związku Walki Czynnej, a w 1914 objął dowództwo szkolnej kampanii wakacyjnej. 2 sierpnia 1914 roku objął dowództwo 7-osobowego patrolu, który w nocy dnia następnego wkroczył do zaboru rosyjskiego. Ten sam patrol ponownie przeszedł 6 sierpnia kordon graniczny i stoczył bezkrwawą potyczkę z rosyjskimi policjantami. Patrol stał się zaczątkiem kawalerii legionowej, z którego powstał później pierwszy pułk ułanów legionów polskich nazywanych Beniniakami. Ułani od nazwiska swego dowódcy nazywani byli Beniniakami. Pułk powstał z utworzonego 13 sierpnia 1914 roku ze 140-osobowego szwadronu ułanów. O pierwszy 7-osobowy kolumny. Pułk przez cały swój szlak bojowy pozostawał pod dowództwem Beliny. Ów 7-osobowy patrol kolumny pod dowództwem Kozłowskiego Beliny tworzył Janusz Jankowski, Janusz Antoni Jankowski, Zdzisław Zygmunt Karol Karwacki, Stanisław Wojcza, Stefan Kulesza, Anna, Stanisław Sokulski, Grzmot i Jurek Strzyński, Kmieścic. Wiosną 1914 roku awansowany na Radosław Warzowski dowodził w czasie walk pozycyjnych na Nilu, a następnie raz z pierwszą brygadą brał udział w bojach pod Staszowem, Kowarami, Mosowem, Misowem, Miedzinami, Ożarowem, Karlowem, Narzeźnianką i Kurszynowem. W lipcu kawaleria stanowiła szatkę pierwszej brygady legionów wkraczających do Lublina. W kilkanaście dni później Edward Strzelski uwierzył to wydarzenie w pieśni pod tytułem Piosenka o Belinie to jedna z najbardziej znanych piosenek regionowych. Napisał ją Paweł Wójcikowski, Kowiak, przekazał tekst piosenki Karolowi Adwentowiczowi, który prawdopodobnie przesłał ją do redakcji Wiadomości Polskich i tak piosenka ta rozpowszechniła się wśród ludu. Po sukcesie lubelskim Beliniacy pełnili rolę zwiadu pierwszej brygady w Siedleckim, toczyli boje na rozległych terenach Wołynia, m.in. pod Maniewicami, Stochowem, Styrem. W grudniu 1915 roku Belina został dowódcą pierwszego pułku ułanów. Z jednostką tą osłaniał odwód pierwszej brygady po bitwie pod Kostiuchnówką w lipcu 1916 roku. Dowodził już w tym czasie brygadą jazdy utworzoną z dwóch pułków ułanów. Na początku 1917 roku był już majorem. W 1919 roku Prażnowski awansował do stopnia pułkownika. Wiosną, po zreorganizowaniu brygady kawalerii liczącej wówczas około 800 szabel,
został wysłany wraz z innymi oddziałami Wojska Polskiego dowodzonymi przez generała Rydza Śmigłego w kierunku Wilna celem wyswobodzenia miasta od bolszewików. Cała operacja zakończyła się sukcesem pierwszego dnia Wielkiej Nocy. Do ukochanego przez komendanta Piłsudskiego grodu wjechał Wilna w 1100 koni 19 kwietnia. Dopiero po nim wkroczyła zwycięska dywizja generała Śmigłego. O wydarzeniach tych mówi specjalny rozkaz wydany przez naczelnika państwa. Przede wszystkim muszę jednak podnieść działanie oddziału jazdy pod dowództwem pułkownika Beliny Plażmowskiego. Świetnie prowadzona jazda wspaniałym marszem obeszła cały układ sił wroga, by z tyłu wpaść do głównego siedliska wszystkich władz bolszewickich. Śmiałym, a nagłym napadem zajęła ono miasto z ogromnymi zapasami materiału wojennego i utrzymała je pomimo ogromnej przewagi aż do przejścia piechoty. Jest to najpiękniejszy czyn wojenny dokonany w tej wojnie przez jazdę polską. Dziękujemy za to pułkownikowi Belinie Plażmowskiemu. Wszystkie kampanie pierwszej brygady Legionów Polskich Belina przeszedł bardzo dzielnie i brawurowo. Walczył na koniach. Piorun, pułk Krwi Angielskiej, Jasnogniady, kurtyzowany z Krzeszowic, Irmak, pułk Krwi Angielskiej, Wiśniowogniady, kurtyzowany, Śnieżka, Arabka, Nieposzlakowanie Biała i pułk Krwi Angielska, Białka. Na początku 1931 roku został powołany w skład Rady Przybocznej prezydenta miasta Krakowa. W lipcu tego samego roku został wybrany prezydentem miasta. W lutym 1933 roku decyzją marszałka Piłsudskiego otrzymał nominację na wojewodę lwowskiego i sprawował tę funkcję w latach 1933-37. Ze względu na stan zdrowia odszedł na emeryturę w 1937 roku i zmarł podczas kuracji zdrowotnej na atak serca w pokoju hotelu Eden w Wenecji. 13 października 1938 roku, mając 50 lat, osierocił trójkę dzieci, Alinę, Janusza, który poległ w 1943 walcząc w 300. Dywizjonie Bombowym Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Lecha od 1947 roku w Kanadzie. Przeżył dwóch synów, Zbigniewa, prymusa w Grudziąckim Centrum Wyszkolenia Kawalerii w stopniu podporucznika, zmarłego tragicznie w 1937, oraz Lecha, zmarłego jeszcze w wieku niemowlęcym. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się już we Włoszech ceremonią zorganizowaną przez władze Wenecji oraz miejscowych kombatantów. Trumnem przewoził specjalny wagon do Chorzowa, gdzie zmarłego powitał pluton pierwszego pułku szwoleżerów, rodzina, delegacje beliniaków, przedstawiciele Związku Legionistów, kombatanci Powstań Śląskich oraz tłumy mieszkańców. W wagonie zamienionym na kaplicę objęli wartę szwoleżerowie. Na wszystkich mijanych stacjach zdążających do Krakowa pociąg żegnany był przez okoliczną ludność. Uroczystości pogrzebowe w Krakowie stały się wielką manifestacją patriotyczną, porównywaną w swych rozmiarach do tych po śmierci marszałka Piłsudskiego. Został pochowany 20 października 1938 roku na cmentarzu Rakowieckim w Krakowie w kwaterze 69. Kraków uczcił jego pamięć, nadając jednej z główniejszych ulic na mapie przedwojennego Krakowa nazwę Aleja Władysława Beliny Plażmowskiego. Pozostała po nim pamięć o bohaterskich i pełnych ułańskich fantazji walkach o niepodległość w latach 1914-1920. Sława twórcy odrodzonej kawalerii urosła jeszcze za życia i urosła jeszcze za życia legenda. W Krakowie nazwano aleję jego imienia. Był wielokrotnie odznaczany wieloma orderami, m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Powracające z Kanady ordery pułkownika Władysława Beliny Plażmowskiego trafiły do zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Kolekcja została przekazana do muzeum jako dar przez panią Amelię Plażmowską, synową Władysława Beliny Plażmowskiego, zamieszkałą w Kanadzie. 11 listopada 1998 roku w Dniu Święta Niepodległości w Różkowcu odsłonięto pomnik upamiętniający bohaterskiego rodaka. Obeliks został wykonany z czerwonego piaskowca. Umieszczono na nim podobizmem pułkownika oraz treść.
ojcu kawalerii polskiej Władysławowi Zygmuntowi Belinie Plażowskiemu, urodzonemu w Różkowcu 3 maja 1888, zmarłego 13 października 1938 roku, a później data 11 listopada 1998. Dziękuję. Nasza szkoła będzie nosiła imię Władysława Beliny Prażmowskiego z wielką dumą, tak jak to było przed laty. O historii tego miejsca więcej opowie nam teraz pani Beata Iwanowska. Historia szkoły. Obecny budynek szkoły podstawowej w Zachytyniu został oddany do użytku w 1938 roku i nosił imię pułkownika Władysława Beliny Prażmowskiego. Mieszkańcy Zachytynia podjęli decyzję o wybudowaniu nowej szkoły, ponieważ dotychczasowa drewniana o jednej izbie lekcyjnej nie mogła pomieścić dużej liczby dzieci pragnących się uczyć. Budowa trwała kilka lat i w większości jej koszty ponosili mieszkańcy Zachytynia, którzy wszystkie prace budowlane wzięli na swoje barki. Do dzisiejszego dnia można na strychu szkoły podziwiać niezwykle solidnie wykonaną więźbę dachową. W czasie działań wojennych w szkole mieścił się sztab wojenny żołnierzy niemieckich, a następnie radzieckich. Podczas prac remontowych odkryto na korytarzu doskonale zachowane rysunki wykonane przez żołnierzy radzieckich obrazujące klęskę Niemiec. Po zakończeniu II wojny światowej uczniowie rozpoczęli naukę w klasach łączonych. Kierownikiem szkoły został Władysław Maksymowicz. Ponieważ we wsi nie było kościoła, a dotychczasowa cerkiew została spalona podczas działań wojennych, jedna sala lekcyjna od strony południowej została zamieniona na kaplicę i odbywały się w niej nabożeństwa dla mieszkańców Zachytynia. Po śmierci kierownika szkoły w 1958 roku kierownictwo objęła Bronisława Maksymowicz. Za jej kadencji wykonano drobne bieżące remonty i ogrodzono działkę szkolną od strony drogi. Po przejściu na emeryturę Bronisławy Maksymowicz w roku 1965 funkcję kierownika szkoły objął Józef Bieniek i pełnił ją do roku 1974. Za jego kadencji prężnie działało szkolne koło sportowe ukierunkowane na łyżwiarstwo szybkie. Co zimę budowano na boisku szkolnym lodowisko, gdzie dzieci stawiały pierwsze kroki na łyżwach. Pod kierunkiem Józefa Bieńka łyżwiarze z Zachytynia wyróżniali się, zajmując pierwsze, drugie i trzecie miejsca na igrzyskach zimowych w Sanoku, Nowym Targu i Zakopanem. W grudniu 1974 roku Józef Bieniek przeszedł do pracy w Wydziale Oświaty i Wychowania w Sanoku, gdzie objął funkcję wizytatora do spraw profilaktyki i resocjalizacji. Dyrektorem szkoły została Wanda Czapla. Ze względu na zmiany administracyjne szkołę przyłączono do Sanoka i otrzymała ona pieczęć o treści. Szkoła podstawowa w Sanoku Zachytyniu. Następnie w 1977 roku zaszły kolejne zmiany administracyjne. Zachytyn przeszedł z Sanoka do gminy Zabórz i szkoła stała się częścią zbiorczej szkoły gminnej w Tarnowie Dolnym. W okresie pełnienia funkcji dyrektora szkoły przez Wandę Czaplę dokonano rozbudowy szkoły od strony południowej. Powiększono budynek o kotłownię, sanitariaty, szatnię i cztery sale lekcyjne. Wyburzono piece kaflowe, zainstalowano system centralnego ogrzewania. W 1991 roku w wyniku konkursu dyrektorem szkoły został dotychczasowy nauczyciel Jerzy Sowa,
który tę funkcję pełnił do 1996 roku. Od 1996 roku szkołę z powodzeniem prowadzi dyrektor Wanda Izdebska. W ciągu wielu lat kadencji, pani dyrektor, wykonano ogrom prac inwestycyjnych i remontowych. Między innymi dokonano modernizacji kotłowni węglowej na gazową, dobudowano salę gimnastyczną, uruchomiono świetlicę i zaplecze kuchenne, wymieniono pokrycie dachowe, wymieniono wszystkie okna i drzwi, wykonano termomodernizację budynku, wybudowano plac zabaw, ogrodzono teren szkoły wraz z remontem istniejącego wcześniej ogrodzenia od strony drogi głównej. W salach lekcyjnych dokonano również wielu istotnych zmian. Z dniem 1 września 2012 roku w wyniku reformy szkolnictwa na terenie gminy Zaróż nasza szkoła została przekształcona w szkołę podstawową z klasami 1-3 i oddziałem przedszkolnym. Po zaadaptowaniu pomieszczeń szkolnych do potrzeb dzieci 3 i 4-letnich uruchomiono w szkole dodatkowy oddział przedszkolny, 9-godzinny dla dzieci w tym wieku. Natomiast na mocy uchwały Rady Miejskiej w Zaróżu z dnia 26 marca 2018 roku z dniem 1 września 2018 roku szkoła nasza zostaje przekształcona w szkołę podstawową obejmującą strukturę organizacyjną z klasami 1-4. W dniu 20 sierpnia Rada Miejska w Zaróżu uchwałą numer L7/344/2018 rok nadaje szkole podstawowej imię Władysława Beliny Prażmowskiego. Dziś szkoła liczy 80 lat i ma się coraz lepiej. Na zewnątrz coraz młodsza i piękniejsza. Wewnątrz tętniąca życiem. Dziękuję. Teraz nadszedł czas na część artystyczną. Zatem zapraszam dzieci przedszkolne oraz uczniów do przygotowania się do przedstawienia, a szanownych gości zapraszam do wysłuchania pieśni o naszym patronie. Thank you.
kolorie i wiem, że kolory biało-czerwone to nasze barwy narodowe. Znam dobrze słowa hymnu polskiego i wiem, że to jest Mazurek Dąbrowskiego. Godło to biały orzeł z koroną, otoczony dookoła odwódką czerwoną. Flaga też jest biało-czerwona, gdy sąsiada powiewa wywieszona. Choć wszystko to wiem, choć jestem przedszkolakiem, bo przecież jestem patriotą. Thank you.
naszej ojczyźnie wiatr piosenkę nam gwiżdże. Szumią kłosy i brzozy i sosny, lecz najmilszym w niej dźwiękiem polska mowa brzmi pięknie. Słowa, które z tej ziemi wyrosły. Na dzień dobry, co rano, na wieczorne dobranoc są przy tobie, dopóki nie uśniesz. Niech śpiewają i płyną nad rodzinną krainą. Niech w nich mieszka i spokój, i uśmiech. Walczyły całe pokolenia Polaków. To im zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz honorowania bohaterów. Dziś ojczyzna oczekuje od nas tego, co najważniejsze: pamięci o jej wielkich synach i miłości do ziemi ojczystej. Powiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym, o latach znaczonych blizno, o wiekach chwały i sławy. O wojach mieszka nam powiedz, o słupach nad Odrą stawianych, niech niesie twoją opowieść wiatr halny i mryskie szkwały. Thank you.
żyć w wolnym kraju, zawdzięczamy w szczególny sposób żołnierzom, legionistom, ładnym strzelcom. To oni narażali, często też poświęcali swoje życie w walce o niepodległą Polskę. To oni sławiali się bohaterstwem, stoczyli wiele zwycięskich bojów. Jednym z nich był patron naszej szkoły Władysław Belina Prażmowski, nazywany pierwszym ułanem Rzeczypospolitej, przyjaciel marszałka Józefa Piłsudskiego. To człowiek, który stał się legendą. Przejdziem Dunaj, przejdziem Wisłą, Karpackie Wyżyny. Dał nam przykład nasz Piłsudski i oddział Beliny. Marsz Legiony, Bóg wam da zwycięstwo, co wam wzięła rozpacz, to dokona męstwo.
naszym duchem. Nie przyszły ciebie poprzeć karabiny, nie wiodły za ciebie komety w niebie. Z Jakubowej stąpiły drabiny w pomoc aniołów, powstanąć przez siebie. Dla niej
Przez serce to nie uderzyłoby jak dzwon hymny miłości.
są równie zachwyceni częścią artystyczną, co ja. Więc wielkie ukłony jeszcze raz dla przedszkolaków, dla uczniów i dla grona pedagogicznego, które przygotowało ten wspaniały występ. Jeszcze raz proszę o... Nadszedł moment, w którym będę prosiła o zabranie głosu przez naszych szanownych gości. Bardzo proszę o zabranie głosu przez pana Stanisława Chęć, wiceburmistrza Sanoka, o odczytanie listu gratulacyjnego przekazanego przez pana Marka Kucińskiego, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję wam i wszystkim, którzy przygotowali tą uroczystość. Dziękuję jeszcze raz, życzę sukcesów i kolejnych jubileuszy. O zabranie głosu proszę pana Marka Rząsę, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry Państwu, szanowna pani dyrektor, koleżanki i koledzy nauczyciele wraz z całą społecznością Szkoły Podstawowej w Zakutyniu, panie kuratorze, panie burmistrzu, panie i panowie radni, panie i panowie radni elekcji, panowie oficerowie, szanowni państwo, szanowne panie. Bardzo trudno jest zabierać głos, kiedy w uszach brzmi jeszcze muzyka, kiedy przed oczami stoją roześmiane tańczące dzieci. Myślę, że będę też wyrażycielem państwa opinii. Pogratulujmy im jeszcze raz. Brawo. Zawsze najlepsze wystąpienia są wtedy, kiedy ten, który przemawia, ma jakiś związek emocjonalny z miejscem, z czasem, z uroczystością. Przyjechałem do państwa z Przemyśla, próbowałem znaleźć tę jedną chociaż więź emocjonalną i za bardzo mi to przyszło. Ale znalazłem jedno. Jestem nauczycielem i to dusza i serce nauczyciela spowodowały, że musiałem tutaj dzisiaj z państwem być.
Nie będę mówił o państwa bohaterze, o wspaniałym Polaku, wspaniałym patriocie. Do was tylko młodzi przyjaciele takie przesłanie, żebyście zawsze postępowali tak jak wasz bohater, żebyście szli jego drogą, drogą prawości, drogą uczciwości, drogą patriotyzmu. Na szczęście dzisiaj patriotyzm wasze wykonanie musi być takie jak w jego wykonaniu, kiedy ryzykował życie, kiedy ryzykował swoim zdrowiem, kiedy ryzykował własną krwią. Dzisiaj patriotyzm wasz to jest nauka, to jest tradycja, to jest poszanowanie dla historii. Bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję pani dyrektor, dziękuję koleżankom i kolegom, dziękuję rodzicom również, bo to jest i wasza wielka zasługa, bo to wszystko samo się z siebie nie wzięło. I na koniec może taka żartobliwa rzecz, otóż nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, ale tutaj wokół tej szkoły krąży taka jedna cyfra. Otóż pan pułkownik Bylino Praszmowski urodził się w 1888 roku. Zmarł w 1938 roku. W tym samym roku, w 1938, powstała państwa szkoła. Dzisiaj, w 18 roku, obchodzimy jej 80-lecie. Skoro ta ósemka jest taka dla państwa ważna, a może następny jubileusz będziemy w każdej szkole ośmioklasowej. Czego bardzo. Bardzo serdecznie całej społeczności szkolnej życzę. I na zakończenie, jako że słowa zawsze ulatują i pozostają zbyt długo w pamięci. Pani dyrektor pozwoli pani, że na pani ręce złoży okolicznościowy adres, również okolicznościowy grawerton. A dla pani dyrektor, również i dla pani przewodniczącej Rady Rodziców, która tutaj największy wkład miała, taka symboliczna wiązanka w Katowaniu, ona będzie wrażeniem pamięci dla wszystkich pań, dla wszystkich koleżanek i kolegów, którzy tutaj współpracowali z udziałem. Wszystkiego dobrego. Odzyskania niepodległości,
lecz również poznać przyczyny jej utraty. To również wielka chwila zadumy. Gratulując jubileuszu, przyłączając się do słów pani wojewody, chciałbym państwu pogratulować wyboru patrona, wspaniałego patrona, życzyć, aby pod jego kuratelą szkoła rozwijała się w dalszym ciągu, aby osiągała sukcesy, aby sukcesy osiągali państwa uczniowie. Również życzę, aby szkoła rozwijała się i być może następny jubileusz był jubileuszem już w szkole ośmioletniej. Życzę wszystkim uczniom, aby w szkole towarzyszył wam tylko uśmiech, abyście się rozwijali i aby wszystkie pasje i wszystkie zainteresowania, które wam towarzyszą, abyście mogli je rozwijać w tej szkole. Chciałbym przekazać pani dyrektor, na ręce pani dyrektor, godło Polski. Mam nadzieję, że zawiśnie w ważnym miejscu w szkole i będzie przypominać o tej wspaniałej rocznicy 80-leciu szkoły, jak również 100-lecie odzyskania niepodległości. Cała społeczność szkolna, możecie być niezwykle dumni poprzez nadanie imienia tak wspaniałego Polaka, poprzez zorganizowanie uroczystości w tym szczególnym roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Wpisujecie się znakomicie w ruch patriotyczny, w ruch pamięci o najwybitniejszych Polkach i Polakach, synach tej ziemi, którzy 100 lat temu walczyli o jej niepodległość. To piękny dar, pamięć. Tak wspaniale dzisiaj nasza młodzież zaprezentowała program artystyczny. Serdecznie gratuluję. Gratuluję pani dyrektor, gratuluję całej Radzie Pedagogicznej, gratuluję wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację dzisiejszej uroczystości, a w szczególności pani Anecie Szczepek i całej Radzie Rodziców. Dziękuję czcigodnemu ojcu za mszę świętą. Dziękuję dowódcy Batalionu Obrony Terytorialnej i wszystkim żołnierzom za uświetnienie naszej uroczystości. Dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękuję wszystkim państwu za to, że przyjęliście zaproszenie i jesteście dzisiaj tutaj razem z nami. To wielka duma, ale i obowiązek, kochani, dla was, dla uczniów, dla całej społeczności, aby pamiętać o waszym patronie, aby podążać jego drogą, aby w swoich codziennych czynach starać się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, dobrze uczyć się, pamiętać o wierze naszych przodków i być dobrym patriotą.
a jesteście wspaniałymi młodymi patriotami i daliście dzisiaj nam tutaj wszystkim wspaniały przykład, jak być dobrą Polką i Polakiem. Jeszcze raz pani dyrektor gratuluję, a z okazji jubileuszu pragnę zaprosić całą młodzież wraz z gronem pedagogicznym na wycieczkę śladami prezydenta Krakowa, waszego patrona, którą sfinansuję osobiście. Dziękuję bardzo. Panie pośle, proszę zanieść pozdrowienia do Warszawy, że te małe społeczności szkolne tutaj dobrze się mają i oczywiście szkoła ośmioklasowa jest jak najbardziej potrzebna, ale żeby tam w Warszawie nie zapominali, żeby to nie było później na bankach samorządu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie,
Dzisiejsze święto obchodów 80-lecia szkoły oraz uroczystość nadania jej imienia na trwałe wpisze się w Księgę Dziejów Szkoły. Właśnie to ma miejsce dzisiaj w Waszej szkole. Nadanie imienia pułkownika Władysława Beliny Prażmowskiego w Waszej szkole to wielkie wydarzenie, to wielki zaszczyt, a zarazem obowiązek. Patron Waszej szkoły to postać i wzór godny naśladowania. Legionista Józefa Piłsudskiego, uczestnik walk, które zapoczątkowały odzyskanie niepodległości i utrwalały powrót Polski na mapę Europy. Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska. Słowa Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera II Rzeczpospolitej, doskonale obrazują poświęcenie wielu naszych rodaków, w tym również patrona Waszej szkoły, którzy dzięki determinacji, odwadze i mądrości walczyli o demokratyczny kraj, szanujący prawa i wolności człowieka. Z okazji dzisiejszego święta i w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę życzę nauczycielom, dzieciom i ich rodzicom oraz władzom samorządowym wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesu i aby dla każdego z nas ojczyzna była miejscem, w którym warto realizować swoje marzenia. Pozdrawiam wszystkich gości i uczestników dzisiejszej uroczystości. Podpisano poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Mieczysław Kasprzak. Ja od siebie również chciałam się dołączyć do życzeń i życzyć wszystkiego. Panie księża, panie burmistrzu, panie kuratorze, panie pośle,
Pani Dyrektor, wszyscy zgromadzeni goście. W życiu szkoły są chwile zwyczajne, codziennej pracy. Tych jest pewnie najwięcej, ale są też chwile niezwykłe. I tą chwilę dzisiaj przeżywamy. Jest to podwójna uroczystość. Z jednej strony 80 lat, przepiękny jubileusz, przepiękny wiek. Można powiedzieć, że przy takim wieku to już jest jakaś tradycja. Pewnie wiele można byłoby powiedzieć z historii szkoły. No i druga rzecz to jest nadanie imienia. Słuchając tutaj pani, która prowadziła naszą uroczystość, można powiedzieć, że jest to przywrócenie imienia. Bo przecież szkoła już przed wojną imię takie nosiła. Potem w czasach PRL-u zapewne to imię zniknęło, może było niewygodne. Powiem tak, że szkoła istnieje wtedy, kiedy jest ściśle związana ze środowiskiem. Tutaj, patrząc po tej sali jeszcze niewypełnionej, można powiedzieć, że szkoła żyje. I oby to była właśnie szkoła ośmioletnia, bo przecież państwo na pewno to, państwo na pewno tego chcą, państwo na pewno o to zadbają. W imieniu władz powiatu chciałbym państwu na ręce całej społeczności z Zakutynia, na ręce pani dyrektor, wręczyć taki grawerton. Ja może przeczytam treść tego grawertonu, bo jest to w imieniu władz powiatu, całego zarządu, pana starosty, pana wicestarosty, w imieniu władz samorządu powiatu sanockiego. Składamy serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 80-lecia szkoły i przyjęcia imienia patrona Władysława Beliny Prażmowskiego. Cenimy sobie niezmiernie nawiązanie przez państwo szkoły do tradycji II Rzeczypospolitej. Jednocześnie życzę wam, abyście sprostali wyzwaniu, jakim jest obranie przez was patronem pierwszego łana Rzeczypospolitej Władysława Beliny Prażmowskiego. Jego życiorys to personifikacja słów mickiewiczowskiej Ody do młodości. Razem, moi przyjaciele, choć droga strona i śliska, gwałt i słabość w gronie wschodu. Gwałt niesie gwałtem odciska, a ze słabością łamać uczymy się za młodą. Życzymy wam, by wasi wychowankowie sprostali życiowym wyzwaniom podanym wasz patron na szkole kolejnych jubileuszy. Wszystkie dobre. Jeszcze jeden taki mały załącznik, jest to historia Zamku Królewskiego w Sanoku, naszej placówki powiatowej, z taką zachętą, żeby ją jak najczęściej odwiedzać, bo warto. Powstania szkoły, nadanie imienia Władysława Beliny Prażmowskiego. Piękna rocznica i świetny patron, patriota odważny, waleczny, który walczył o niepodległą Polskę, to abyśmy my dzisiaj mogli tutaj swobodnie siedzieć i mówić w naszym ojczystym języku. Bardzo się cieszę, że tak bliżej zgromadziliśmy się na tej uroczystości. Balina zapisał się w kartach historii bardzo pozytywnie, bardzo charyzmatycznie. Nasza szkoła również w historii zapisała się bardzo odważnie. Powstała pracą ludzkich rąk, ludzkich mieszkańców tego naszego regionu. W czasie zaborów mieszkańcy również walczyli o utrzymanie tej szkoły, o to, aby do dzisiejszego dnia funkcjonowała. Widzimy na każdych uroczystościach, że szkoła podstawowa w Chemutynie przekazuje te bardzo ważne wartości, które młody człowiek w tym okresie życia powinien nabywać.
jest odpowiedzialna, szkoła podstawowa jest odpowiedzialna za to, aby kierunkować młodego Polaka, jakie wartości w jego życiu powinny być ważne. Jesteśmy świadkami nawet w dzisiejszym dniu tego, że grono pedagogiczne, dyrekcja szkoły i wszystkie osoby zaangażowane w rozwój tych dzieci robią to naprawdę dobrze. Ja jestem absolwentem tej szkoły, jestem z tego bardzo dumny. Znam również wielu absolwentów, którzy społecznie i życiowo są dobrymi ludźmi dla swoich rodzin, dla swojego kraju, co również jest świadectwem tego, że szkoła w Zakutyniu robi dobrą robotę. Cieszę się, że to robi i czekamy na rozwój tej szkoły, bo na przełomie lat szkoła w Zakutyniu zrobiła ogromne postępy. W nauczaniu, w edukacji, w infrastrukturze oczywiście, za sprawą dyrektorów i władz samorządowych oraz państwowych. Ja proszę was wszystkich tutaj, oficjalnych gości, posłów, o to, aby idąc, wychodząc z Zakutynia, mówili o tej szkole dobrze i opowiadali, co się tu dzieje, jak te piękne przedstawienia uczą nas, pouczają dorosłych, jak mielibyśmy się zachowywać w stosunku do naszej ojczyzny. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę udanego świętowania tej dzisiejszej rocznicy. Listy gratulacyjne przysłali nam także pan Bogdan Rzońca, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oraz pan Andrzej Matusiewicz, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo proszę panią Annę Stawarz o odczytanie listów gratulacyjnych. Szanowna pani Wanda Izdecka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakutyniu. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość nadania imienia Władysława Beliny Krażmowskiego oraz obchodów 80-lecia Szkoły Podstawowej w Zakutyniu. Jednakże z uwagi na zaplanowane wcześniej inne obowiązki parlamentarne nie będę mógł uczestniczyć w tym ważnym dla społeczności szkolnej wydarzeniu. Jubileusz 80-lecia szkoły to powód do satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz stosowna chwila do złożenia wyrazu wdzięczności tym, którzy swym zaangażowaniem i wytrwałą pracą przyczynili się do rozwoju placówki. Z okazji tego święta na ręce pani dyrektor składam wyrazy uznania oraz gratulacje gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły. Życzę państwu satysfakcji z wykonywanej pracy oraz realizacji planów i zamierzeń. Uczniom życzę dalszych sukcesów w nauce, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz spełnienia marzeń. Niech patron szkoły będzie dla was źródłem inspiracji i siły do zdobywania celów. W podpisie włączę wyrazy szacunku Andrzej Matusiewicz, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Ja z dnia 13 listopada 2018 roku. Szanowna pani Wanda Izdebska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakutyniu. Szanowna pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość nadania imienia Władysława Beliny Krażmowskiego oraz obchody 80-lecia Szkoły Podstawowej w Zakutyniu. Niestety, wcześniej przyjęte zobowiązania związane z wykonywaniem mandatu posła nie pozwalają mi osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu. Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania. Pragnę gorąco podziękować za trud, dotychczasową działalność, edukację i wychowanie młodzieży. Wierzę głęboko, że kolejne lata istnienia szkoły przyniosą jej dalszy rozwój, co przełoży się na liczne sukcesy. Wszystkim uczniom życzę wspaniałych wyników w nauce, by lata spędzone w szkolnych murach pozwoliły wam spełniać najbardziej ambitne plany i marzenia. Dyrekcji oraz wszystkim nauczycielom życzę wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, dalszych owocnych lat pracy, kontynuowania i rozwijania najlepszych tradycji szkoły. Niech każdy dzień przynosi państwu satysfakcję i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. W podpisie z wyrazami szacunku Bogdan Rzońca, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Czy jeszcze ktoś z państwa?
o zabranie głosu przez panią dyrektor Wandę Izdebską. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca naszej wspaniałej uroczystości, do zakończenia oficjalnej części. I tutaj chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim obecnym za to, że w tak ważnym dla nas i szczególnym dniu jesteście Państwo z nami, jesteście obecni. Bardzo serdecznie dziękuję panu posłowi, panu wicekuratorowi, panu burmistrzowi, przedstawicielom władzy powiatowej za wspaniałe słowa, za ciepłe słowa, za gratulacje. Również chciałabym proszę przekazać pani posłance i panu posłom podziękowania za niezmiernie, niezmiernie miłe. A tutaj chciałabym tylko jeszcze bardzo serdecznie podziękować mnie i pani wystawę, jeżeli pozwolicie, panu profesorowi Nowakowi z Rzeszowa Miasta i Gminy Zagrodz. Serdecznie dziękuję za objęcie honorowym patronatem uroczystości. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Tomaszowi Woźnemu, proboszczowi naszej parafii, za poświęcenie tablic i za modlitwę. Dziękuję gorąco żołnierzom 35. Sanockiego Batalionu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej z dowódcą pułkownikiem Rafałem Jaroszem na czele za uświetnienie uroczystości. Pani Teresie Szol za namalowanie portretu patrona, który możemy tutaj podziwiać. Panu Leszkowi Cypcarzu za wykonanie tablic. Druhą Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakopanem za uświetnienie uroczystości. Serdecznie i gorąco i ciepło dziękuję wszystkim rodzicom na czele z przewodniczącą Rady Rodziców panią Anetą Szczepek za ogrom pracy włożony przy organizacji tej uroczystości. Bardzo, bardzo dziękuję serdecznie i dziękuję sponsorom za wsparcie materialne. Wsparli nas następujące osoby prywatne i instytucje. Pani Maria Kudowska we współpracy z dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury panem Markiem Jastrzębskim, pan Ernest Nowak, pan Stanisław Fal, pan Jerzy Zuba, pani Kamila Knut, państwo Ewelina i Damian Niemczyk, państwo Barbara i Krzysztof Makar, pan Piotr Czaja, pan Mieczysław Kmiotek, Nadleśnictwo Lesko, pan Zbigniew Pawłowski, Nadleśnicze Nadleśnictwa Lesko, firma DEF, pan Szczepan Dębiński, prywatny gabinet lekarski, pan Leszek Gliwski, przedsiębiorstwo budowlane Orlew, pan Jerzy Orlew, Automat Grupa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pan Józef Leśner, zakład remontowo-budowlany państwa Tadeusza i Marty Potocznych, PAS Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pan Jaromir Wilcz, firma handlowo-usługowa Pegas, pan Mieczysław Kostuski, zakład Grawo, państwo Waldemar i Łatawiżyk, wydawnictwo Bosz, pan Bartosz Szymanik. Naszą uroczystość patronatem medialnym objęli Gazeta Sanocka Corso, portal informacyjny i Sanok. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły za wszystko, co za nami. Dziękuję za ogromne zaangażowanie, wkład pracy, zrozumienie i profesjonalne przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję obsłudze technicznej, sprzętu nagłaśniającego. Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc. I kochani uczniowie, wam dziękuję najlepiej jak potrafię. Jestem z was bardzo dumna. Jesteśmy wszyscy dumni i to po raz kolejny. Duże, duże gratulacje za wspaniały występ. Jeszcze raz bardzo i ciepło i serdecznie nauczycielom, wszystkim nauczycielom za ogromną wkład pracy, za dostrzeżenie każdego drobiazgu.
za każdy gest dobrej woli i za uczynienie, że ta uroczystość wypadła moim zdaniem wspaniale. Jeszcze raz dziękuję wszystkim tym choćby najtrudniejszym gestem, słowem. Dziękuję jeszcze raz wszystkim.